cześć Andy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z EMTA. W sumie nie jestem tam na serwerze for life, ponieważ podpowiadam sobie na wasze pytania, które zadawaliście mi na społeczności YouTube. Prosiłem was, żebyście mi zadawali pytania, więc w dzisiejszym odcinku podpowiadamy sobie na pytania do właśnie Q&A. A no i widzowie, oczywiście nie zwracajcie uwagi na moje słuchawki, ponieważ jak widzicie... Widzicie stan tych słuchawek? No nie wyglądają po prostu za dobrze, Nie polecam, naprawdę nie polecam, zobaczcie to. Musiałem je posklejać jakąś taśmą, kurde, bo one się całe tutaj rozwalają. Co robisz, ja piję kolej, jem chipsy, pytanie, jakie chipsy lubisz najbardziej? No, Lejsy chyba wydaje mi się, że są najlepsze. Jakie? No to chyba zwykłe solone, tak mi się wydaje, że są, kurde, dobre bardzo. Spoko, że też lubisz, kurde, jeść. Jaki alkohol lubisz najbardziej, drinki lub bardziej? To nie jest pytanie na mój kanał, widzowie. Na takie pytanie nie odpowiadamy. Następne pytanie zadał Sizu. Co by musiało się stać, abyś sprzedał swoją całą kolekcję pojazdów? Pozdrawiam, życzę zdrówka, wesołych świąt i ho ho chuj. Co by się musiało stać, żebym sprzedał całą kolekcję? To bardzo ciężkie pytanie, ponieważ raczej Infernusa bym raczej nigdy nie sprzedał. Bo szybciej mojego Stingera, moją brawurkę, moje Primo. Chociaż nie, brawurkę bym jako ostatnią na pewno sprzedał i Infernusa. Prędzej bym sprzedał na pewno tutaj Primo i mojego Stingera, ponieważ Stinger mi jakoś, kurde, bardzo nie siada, nie podoba mi się aż tak bardzo jak na przykład Turismo. Takie Turismo na ID bym bardzo chciał, więc jeśli bym dostał naprawdę bardzo, bardzo dobrą ofertę za Stingera bądź Primo, no to może bym sprzedał. Jeśli by było oczywiście jakiś fajny turek na sell. Ale zadałeś pytanie, co by musiał się stać, żebym sprzedał całą swoją kolekcję. No to musiałbym chyba dostać, kurde, z 50 baniek od ręki. Trudno jest po prostu tyle siana dostać od ręki za całą kolekcję, ponieważ wątpię, że ktoś ma taki majątek, by mieć tyle w gotówce. Czy będziesz chciał kiedyś spróbować swoich sił w administracji i jakiejś frakcji? Wiesz co, wydaje mi się, że administracja to naprawdę nie jest to, co bym chciał robić na serwerze, ponieważ za dużo obowiązków, tutaj ja bym się chciał bardziej bawić tą gierką, a nie tutaj się pomagać, kurde, ciągle. Za dużo obowiązków po prostu jest w takiej, kurde, administracji, to też nie jest dla mnie, tak mi się wydaje, nie jest po prostu dla mnie. Co tak naprawdę zmotywowało ciebie do nagrywania z For Life? W sumie nagrywania z For Life, co mnie najbardziej zmotywowało? Ja ogólnie na YouTubie już nagrywam sporo bardzo czasu. Od 2014-15 roku gdzieś Minecrafta nagrywałem, więc w sumie przestałem grać w Minecrafta, zacząłem grać na For Life. No i jako, że zawsze jak grałem w jakąś grę, to lubiłem ją nagrywać, więc tak jakoś to poszło, że zacząłem nagrywać tutaj For Life'a. Jak postrzegasz administrację aktualną? Czy ktoś ci zaszedł za skórę i dlaczego? No wydaje mi się, że administracja jest dosyć spoko. I czy ktoś mi zaszedł za skórę i dlaczego? Nikt mi nie zaszedł za skórę z administratorów. Administracja, nie dawajcie mi bana. Nikt mi nie zaszedł za skórę, naprawdę. Jakie auto byłoby dla ciebie perfekcyjne pod względem jazdy, wyglądu oraz osiągów? Najlepszą furką chyba będzie Sultan, bo Sultan, jak wiecie, jest czteroosobowy. Można wiele tutaj, wiele robić tej rzeczy, jeśli chodzi o wygląd wizualny. Ma napęd na 4 koła. Naprawdę bardzo dobrze przyspiesza. Jest to jedna z najlepiej przyspieszających aut tutaj w GTA. Fajnie dosyć się skręca, więc wydaje mi się, że Sultan jest to takie auto perfekcyjne. Gdybym znalazł kiedyś na For Life takiego Sultana, kurde, na ID, to na pewno bym kupił, gdybym miał siano. Jaki typ bana według ciebie jest najgorszy i dlaczego? W sumie kolejne ciężkie pytanie, jaki typ bana? Każdy ban jest w sumie najgorszy. Ja ogólnie mało banów dostawałem na For Life'ie, bo jakoś, kurde, nie odwalam, nie jestem takim typem gracza, żeby tutaj dostawać jakieś kary, żeby odwalać. Bo wydaje mi się, że najgorszym banem by było po prostu dostanie bana za obrazy administracji, bo chyba ciężko jest dostać umbana za coś takiego, chociaż nie wiem, nie jestem do końca pewny, ale tak po prostu mi się wydaje, że ciężko jest, kurde, dostać umbana, jeśli wyzywasz administrację i w ogóle. Kolejne pytanie. Jak wygląda historia z rozpoczęcia grania w MTA, a potem na For Life czy Play Your Life? Pierwszym serwerem, na którym zagrałem, był to właśnie For Life. Od samego początku, kurde, gram tylko i wyłącznie na For Life'ie. Od 2017 roku. Jak zacząłem tutaj grać, rozpoczęło się to od tego, że po prostu oglądałem sobie jakieś tam GTA San Andreas, Asesyna chyba 08 nawet wtedy oglądałem. I przewinął mi się stream tutaj od Kolabo, nie wiem, czy on dalej nagrywał, od Kolabo mi się stream przewinął.
I wbiłem w takim momencie, jak on uciekał tutaj przed policją i w ogóle, więc naprawdę się tym podjarałem, że wiecie, że tutaj można, jest takie coś jak GTA San Andreas Multiplayer i w ogóle, że można uciekać przed policją i jest kozacko. No i zaczęło się od tego, że zobaczyłem chwilę jego streama, jak on tutaj przed policją ucieka i w ogóle. Potem zacząłem oglądać jego odcinki, jak tam uciekał jakimiś autami. No i w sumie od tego się wszystko zaczęło, potem ja zacząłem swoją przygodę tutaj na For Life'ie. No i tak to wyglądało, tak to po prostu wyglądało. Siema, czy będziesz grał kiedyś na serwie Projekt RPG? Raczej nie będę grał, chociaż zobaczymy. Nie planuję grać na innych serwerach. Dobrze mi się gra na For Life'ie i dużo czasu tutaj spędziłem. Więc raczej nie będę grał na Projekt RPG. Nie ciągnie mnie do tego serwerka. Więc kurde, dalej, kolejne pytanie. Czy planujesz nagrywać inne gry typu Minecraft, Fortnite? Wiesz co? Tak, ale na pewno jeśli chodzi o Minecrafta, no to na pewno będę chciał nagrywać na swoim drugim kanale z Minecraftem, do którego macie tutaj w polecanych na moim kanale, kanał Andy9. Tam będzie możliwe, że będą się tam pojawiać odcinki z Minecrafta, jak na razie tam jest przerwa. Możliwe, że jak coś tam wykombinuję, jakiś fajny content, to coś tam się będzie po prostu pojawiać. Jeśli chodzi o inne gry typu Minecraft, to na pewno nie na tym kanale, tylko na innym. Ile łyżeczek cukru do herbaty? Proste pytanie, wiadomo, że tutaj 3 łyżeczki cukru do herbaty, w sumie do wszystkiego 3 łyżeczki cukru. U mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy do herbaty, czy tutaj do kawy, czy do obojętnie czego, 3 łyżeczki cukru zawsze muszą być.